Witam Państwa, znajdujemy się dzisiaj w sadzie czereśniowym, gdzie dokonamy małego przeglądu rodzajów prowadzenia czereśni. Tutaj widzimy, jest czereśnia poprowadzona tradycyjnie. Góry są dość mocno ścięte, drzewa są kilkunastoletnie. Dodatkowo zastosowane jest tu cięcie listwą, no i później poprawki ręczne. Tu z kolei mamy poprowadzony system UFO, czyli wiązka główna poprowadzona jest nisko, poziomo, wręcz nad ziemią, z czego puszczone są pionowe pędy w górę. Tak naprawdę układ przypomina nieco prowadzenie żywopłotu, to jest praktycznie szpaler gałęzi poprowadzonych pionowo w górę. Zaletą takiego systemu jest dobre doświetlenie wszystkich części rośliny. Tutaj odstępy między rzędami są 3,5 metrowe. Tak naprawdę zakłada się, że również wysokość poprowadzenia drzew powinna wynosić tyle, ile odstęp między rzędami, czyli również 3,5 metra. W tej części sadu z kolei jesteśmy wśród drzew, które są poprowadzone na tak zwaną fałkę, czyli pochylone ku dołowi od pędu głównego. Tak naprawdę wszystkie te dolne odnogi są ucinane, więc wszystko tu rośnie tak naprawdę w górę od tego pnia głównego. I czwarty system prowadzenia drzew w tym sadzie, czyli system KGB. Czyli tutaj widzimy, pień główny jest krótki, on ma do 50 cm. Z tego pędy są poprowadzone długie pędy. I widzimy tutaj, do momentu, kiedy jest kwitnienie, mamy pęd zeszłoroczny. Tutaj zaczyna się młody pęd roczny, na którym nie będzie owocowania. I tak naprawdę, jeśli go nie skracamy u góry, to przyrosty boczne są minimalne. I widzimy, tak jak tutaj, są one po prostu skracane. Zaletą tego systemu jest przede wszystkim dobre doświetlenie roślin, to raz, a dwa, to, że tak naprawdę 100% zbioru owoców tutaj później możemy dokonać bezpośrednio z ziemi.